Siemanko widzowie, w dzisiejszym filmie powrócimy sobie do serii z openingów kont. Mam nadzieję, że taka seria wam się kiedyś podobała i dalej będzie się podobać na moim kanale. Chciałbym dzisiaj porównać konta jedno za około 1000 zł oraz jedno za około 5 zł, które udało mi się kupić na Allegro. Chciałbym od razu wspomnieć także, że jest ze mną Tofi, który pomoże mi tutaj jakby mówić dokładnie, czy skin jest zakupiony ze sklepu, czy też jest z karnetu. Żeby po prostu nie było żadnej pomyłki, więc przywitaj się Tofi. Myślę, że Tofiego już znacie. Siemka. I chciałbym od razu wam wspomnieć jeszcze także o konkursie, który możecie wygrać na 1000 followersów jako podarunek. Myślę, że taki w ogóle konkurs wam się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji kanału, możecie napisać swój nick w komentarzu, bo będzie mi łatwiej tak po prostu, że was od razu dodać. I wpisać oczywiście obowiązkowo kod Intensive Ety w sklepie. Będzie mi bardzo, bardzo miło, wpisujecie kodzik Intensive Ety, proszę bardzo, tak, jak ja teraz na ekranie, potwierdzacie i wspieracie mnie w sklepie. Jeśli coś zakupicie moim kodem, wyślijcie to na Discorda, wtedy możecie oczywiście otrzymać ode mnie dodanie do znajomych na moje główne konto. Myślę, że to tyle ode mnie, a my sobie przechodzimy już do filmu. Dobra widzowie, jesteśmy już tutaj na koncie. Jest to konto za około właśnie 1000 zł, tak jak wam właśnie mówiłem. Więc myślę, że zaczniemy po prostu z grubej rury, więc lecimy z tym kontem. Oczywiście sprawdzamy, czy jest ratowanie świata, więc standardowo klikamy po prostu w ratowanie świata. Szybko tutaj przelecimy jak będzie i w sumie przejdziemy na Battle Royale, ale zaraz zobaczymy. I jest ratowanie świata, więc naprawdę fajnie. Dobra, jak sami widzicie, tutaj jest 21 mocy, więc no konto nie jest zbyt dobre. Widzę, że tutaj ktoś nie farmi, po prostu odbiera sobie chyba fałdolce. Tutaj codziennie wchodził i po prostu odbiera sobie fałdolce. My przychodzimy w takim razie do zbrojowni i zaczynamy w sumie plecak, no bo to nas będzie interesować, ale w sumie jak już patrzę po broniach, no to nie za bardzo. No jakiś tutaj LKM zużyty, grabarz, no takie bzdury. O, ze składnikami też się tutaj nie popisał, więc no za bardzo tutaj nie mamy po co oceniać. No przejdziemy sobie do schematu, zobaczymy, czy jakieś są rzadkie. No w sumie to nie, machina obleżnicza to taka jedna fajna hydra. No jakieś takie podstawowe schematy z lam, które po prostu udało się wydropić. Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś lamy do otwarcia. No jest, wow, 85 lam, tak właśnie myślałem, bo u mnie jest to samo, powiem wam, na koncie. Więc to w sumie, no ktoś nie otwierał, ktoś sobie po prostu wchodził i tak jak widać, no tylko odbierał codzienne nagrody i tak po prostu zostało, pograł chwilę i mu się po prostu znudziło. Więc tak prezentuje się ratowanie świata, my przechodzimy oczywiście już na Battle Royale. Dobra, klikamy na Battle Royale i zobaczymy, co tak naprawdę kryje się pod tym kodem, no bo jestem mega ciekawy. No zakupiłem to konto, tak jak wiecie, no i lecimy, klikamy i się okaże. Dobra, więc to Tofi na pewno będzie mi pomagał, myślę, że uda mi się dobrze. Kurczę, mamy defaultowego skina, więc no nie zapowiada się dobrze. Mam nadzieję, że nas zaskoczy. Prosiłem tutaj właśnie osobę, że o której kupowałem, żeby ustawiła właśnie defaultowe skiny, żeby nie było właśnie żadnego tego. Ale mam nadzieję, że defaultowego skina tutaj tylko nie będzie. Jak tutaj widzimy, no to ktoś po prostu już grał tutaj chyba w tym koncie, nawet w tym sezonie. Więc no wydaje mi się, że tu naprawdę, chociaż nas trochę zaskoczy, to konto. Dobra, klikamy w szafkę i lecimy. Więc tak. Dobra, jak sami widzimy na pierwszy rzut oka, mamy tutaj Take DL i Flossa, więc naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że po prostu zaskoczy nas to konto. Drugi sezon tutaj, trzeci oczywiście Take DL. Dobra, przechodzimy sobie, myślę, że na początku do malowań, to takich gorszych rzeczy przelecimy szybko. No malowań jest tu sporo, nie ma, wydaje mi się, że nie ma się tutaj co rozwodzić. Mamy sezonu 10 tutaj, ciekawe malowania. Tutaj mamy jakieś jeszcze z czerwonym po prostu kolorem. No nie ma co tu się rozwodzić, myślę, że każdy sobie zobaczy. To jakieś na walentynki tu różne, myślę, że były po prostu kupowane. No za różne pomocy, czy za wysłanie tutaj chyba podarunku. To było za wysłanie podarunku, co nie? No, coś takiego. No, coś takiego właśnie było z tym malowidłem. Możecie dać znać w komentarzach akurat, co było z tym malowidłem. Ciekawe, czy pamiętacie, czy ktoś w ogóle z was grał wtedy. Albo na walentynki. No to tak, albo na walentynki, albo właśnie było to z jakimś wysłaniem podarunku. Coś takiego, pamiętam, że kojarzy mi się, że właśnie było. Więc dajcie znać, co było z tym. A my myślę, że nie będziemy tu się rozwodzić nad malowidłami. Po prostu przejdziemy sobie do już tutaj smug. Dobra, smugi w sumie też nie są jakoś bardzo ciekawe. No mamy tutaj, widzę, że odbierany sezon właśnie 7. To pamiętam, z kostką było, trochę się działo. Więc no mamy tutaj różne malowania, sobie możecie zobaczyć sami. Nie będziemy się, myślę, że tutaj rozwodzić, bo nie ma co za bardzo. Więc dobra, przechodzimy sobie teraz do już ciekawszej części, czyli do tańców. Dobra, zobaczymy, co mamy tutaj ciekawego. Więc dobra, bierzemy sobie same tańce, bo inne nas tutaj, nic innego nas nie interesuje. Więc dobra, mamy tutaj jakieś, wiadomo, kupione. To jest kupione. Co? Tak, to jest kupione. Dobra, jak sami widzicie, mamy tutaj tak, breakdance jest kupiony, tutaj dzwonek lamy też jest kupiony, no kilka jest po prostu kupionych, nie będziemy się, myślę, że będziemy o każdym też opowiadać, sobie sami zobaczycie, ale z takich najciekawszych, no to już tak mówiłem, jest Floss, jest po prostu Take DL, no z takich bardziej sezonów, zobaczymy w sumie, czy jest jazda na kucyku, jest, jazda na kucyku odebrana też w drugim sezonie, więc tak jak widzicie już, konto to jest na pewno z drugiego sezonu, bo jest też Floss, więc no w sumie są rzadkie rzeczy, powiem szczerze, no i tak sobie jeszcze zerknę ze skinów, co tu mamy ciekawego.
Jest jeszcze, w sumie bardzo mi się ten podoba. Zabójczy Urok też bardzo fajny był. Nie kupiłem sobie go w sklepie niestety, ale bardzo, bardzo fajny dla tych posiadaczy, którzy mają po prostu. Różne śmieszne klipy też z nim były. Więc dobra, w sumie no nie ma tu nic ciekawego. No jest jeszcze sporo emotek, bardzo za 200 V-dolców pokupowanych, więc to też jest props. No za 500 też jest sporo. Mniej jest trochę fioletowych, ale myślę, że... ale myślę, że jeszcze pozytywnie nas tylko zaskoczy to konto. Dobra, więc lotnie tak jak tutaj widzimy na pierwszy rzut oka, mamy dwie tutaj z Karnetu, mamy tutaj za event z Gwiezdnymi Wojnami, dwie fajne dość lotnie, wydaje mi się, że naprawdę przyzwoite, jeśli ktoś po prostu grał. O kurczę, mamy tutaj jeszcze lotnie Disco, ona, tak jak się nie mylę, była właśnie za Karnet. Tutaj też mamy lotnie Jeździec Tęczy, która też właśnie była za Karnet, co naprawdę rzadkie lotnie, bo to jest drugi, trzeci sezon. Mamy tutaj Krukula kupioną lotnie, też ją mam właśnie na swoim koncie, więc bardzo fajna. No mamy tu inne różne też lotnie, ale nie ma tu, widzę, że no nie ma tu jakoś za dużo kupionych. Tutaj mamy także z Karnetu za darmowy Battle Pass, co pamiętam było w drugim sezonie, też właśnie mam na swoim koncie. No i jest bardzo dużo parasolek za różne sezony. Mamy tutaj drugi sezon, trzeci sezon, no i mamy inne, myślę, że nie będziemy się rozwodzić, bo w sumie no reszta parasolek już jest bardziej defaultowa i za drugi i tylko za trzeci sezon są najbardziej ciekawe. Dobra, lecimy szybko dalej. Kill offy, wklikamy, lecimy bez przedłużania. Co my tu mamy? Tutaj mamy za event, w sensie no to jest kupione, tak? To jest z pakietu. Dobra, to jest z pakietu, to jest jednak z pakietu, więc tu mamy, tu jakiś sezonowy jest. To jest Słojak, to nie jest Mintiax. Kupione za 1500? Tak, to jest kupione za 1500, właściwie zawsze mi się myli z Mintiaxem. Napiszcie w komentarzach, że wam też się właśnie myli. Więc w sumie, no nie wiem, mamy tu, widzę, że parę kupionych. Zastanawiam się, czy jest za Twitch Prime'a, nie, nie ma za Twitch Prime'a. Tu jest kupiony, bardzo fajnie mi się podoba ten lodołamacz. Szkoda, że sobie właśnie nie kupiłem. O, jest Kosa! Ło, to naprawdę, mega spoko. Widziałem ją parę razy w sklepie i nie kupiłem, powiem szczerze, i bardzo żałuję. Więc w sumie tutaj też nie ma, jest tutaj jeszcze łom kupiony z piątego sezonu i tak naprawdę nie ma nic więcej. Dobra, więc tak, przechodzimy teraz do skinów bez przedłużania, klikamy w skiny i zobaczymy, czy coś jest. Jak myślisz, Tofi, będzie coś fajnego? No, myślę, że będzie, jak jest floss, no to myślę, że będzie coś fajnego. Dobra, więc klikamy i zaraz się okaże. O kurczę, mamy Black Knighta! Wow, naprawdę, nie spodziewałbym się totalnie, że tutaj trafi nam się Black Knight, więc mamy no z drugiego sezonu Black Knighta, za oczywiście dobicie ostatniego levelu Karnetu bojowego. Wow, totalnie wow, jeszcze mamy tutaj trzeci sezon, tak jak widzicie, no bo wiadomo, floss, no to łączyło się nam z tej DL, więc no mamy tutaj Voyagera z trzeciego sezonu. Zobaczymy, co mamy dalej tak naprawdę, może polecimy sobie w dół. Mamy, o kurczę, mało jest kupionych zielonych skinów z tego, co widzę, więc tu nie mamy nic bardziej chyba ciekawego, takiego rzadkiego. Czekaj, tu mamy piłkarki kupione, tu mamy na święta jakieś kupione skinki, 3, to też sobie kupiłem w sumie mówiąc, damską wersję golfową, no wiadomo, rycerze mamy. Co mamy tu jeszcze ciekawego? Kupione to chyba było za 1200 V-dolców. To był starter pack. No w sumie tak patrzę, wiecie, nie chcę też wam mówić o wszystkich tych, no bo na pewno większość z was wie, o co chodzi, no po prostu czy były kupione, czy nie. Tak patrzę, co tu jeszcze mamy ciekawego, no wiadomo, ciasko, ale... Jaki? Na dole nawet koszykarz był, dużo fajnych skinów, koszykarz był. Koszykarz gdzie był? W dół jeszcze. O jest, tak, rzeczywiście, koszykarz, kupiony skinek też właśnie, no widziałem go parę razy w sklepie. No, bombowe barwy jest, tutaj za sezon czwarty, Karnetu, tutaj mamy, no wiadomo, z Karnetu, no w sumie tutaj jest, powiem tak, jest kilka ciekawych skinów, no jest Bananek oczywiście, z Karnetu, tutaj kupiony skinek króliczy najeźdźca. Co to? Detektyw jest nawet, patrz w dół. O, rzeczywiście, jest detektyw, jest tutaj elitarna agentka, wiadomo, z Karnetu. No co tu jeszcze mamy? No jest tutaj barwny strzelec też z Karnetu. Mamy tutaj cały pakiecik, tak jak właśnie widzieliśmy, no jest cały pakiet zakupiony. No kruk, tutaj naprawdę jest dużo złotych skinów, z tego co widzę, są oczywiście setne levele porobione. Za 2000 dużo skinków jest na pewno kupionych, z tego co tutaj widzę. No ale... Nie ma tragedii, no nie ma tragedii, jest ten Black Knight, naprawdę się cieszę. Myślę, że konto, nie będziemy się tutaj bardziej rozwodzić i przejdziemy sobie, myślę, że po prostu do konta za około 5 zł, tak? Myślę, że to będzie teraz najlepszy ruch, więc po prostu przechodzimy do konta za 5 zł i zobaczymy w sumie, co tam nas przywita, bo tutaj naprawdę zaskoczyłem się, więc przechodzimy do konta za 5 zł. Dobra widzowie, jesteśmy na koncie za około właśnie tutaj 5 zł, no sprawdzimy, czy jest ratowanie świata. W sumie nie spodziewam się, żeby było, ale no zdziwię się jak będzie, więc dobra, klikamy, sprawdzamy. No nie ma, tak jak mówiłem, właśnie nie ma, no jest to konto jednak za 5 zł, więc nie ma co tutaj za dużo wymagać. Więc przechodzimy sobie teraz na Battle Royale, zobaczymy, czy jest jakiś skinek już ustawiony. Jest tutaj skinek kupiony za około ile? 1500 V-dolców? Nie mylę się? Tak, 1500. Dokładnie, 1500 V-dolców, dobra, Czekaj, bo tutaj muzyka gra, nie wiem, co to za muzyk.
Więc dobra, klikamy w szafkę i zobaczymy w sumie, co ciekawego nas tutaj spotka. Więc dobra, klikamy w szafeczkę. I jak sami widzicie, mamy tutaj plecak. I który to był plecak? Z którego sezonu? Chyba czwartego, tak? Czwarty sezon, więc no, przywitał nas tutaj czwarty sezon, nie mówcie, że tak dobrze będzie. Mamy tutaj najlepsi kumple, emotka z trzeciego czy czwartego? Trzeciego sezonu? Ja pierdzielę, nie wiem ty, jak tutaj będzie takie dobre konto, to ja już naprawdę nie wiem. Dobra, przechodzimy do malowań, ale malowań tutaj za dużo nie ma, bo wydaje mi się teraz, że szczerze mówiąc, to będzie konto bardziej starsze, jak już widzimy trzeci sezon. Dobra, nie przechodzimy do malowań, lecimy szybko do tutaj smug. No w smugach też no nic nie ma ciekawego, bardzo mi się podoba spadająca gwiazda, czwarty sezon. Więc dobra, no nie będę tutaj się rozwodził nad tym i przechodzimy do lotni. Jak sami widzimy, już tutaj mamy lotnię z drugiego sezonu i w sumie, dobra, mamy tutaj czwarty sezon. Trzeci to był właśnie tutaj papierowa parasolka, też mi się bardzo podoba, takim stylu chińskim. Dobra, więc mamy drugi, trzeci, czwarty sezon. No tutaj jeszcze mamy jakieś inne boczne sezony i mamy tutaj różne karnety. O, mamy lotnię, bardzo fajną, dość rzadką lotnię. Jeździ ten czy z trzeciego sezonu, więc to już jest naprawdę spoko. Nie no, tu będzie cały karnet zaraz chyba trzeciego, więc no jak będzie, to ja się naprawdę, nie wiem, zdziwię. Więc dobra, lotnię mamy naprawdę spoko, przechodzimy dalej. Więc tak, mamy tutaj co teraz? Kill-offy klikamy. Z kill-offów, no w sumie, no chyba nic tutaj kopionego nie mamy, co? Mamy tutaj Twitch Prime'a. O kurczę, Twitch Prime mamy z trzeciego sezonu. I co tu mamy ciekawego? Mamy coś kupionego? Okej, okay, mamy tutaj kill-offy z trzeciego sezonu 2. Toperek orbitalny oraz tutaj zaufany pomocnik. Oba są z trzeciego sezonu, tutaj udało nam się wyłapać najbardziej ciekawe. No i Twitch Prime mamy tutaj z trzeciego sezonu. Naprawdę nie wiem, co nas czeka w skinaki. Przechodzimy od razu do skinów, żeby już nie przedłużać. Klikamy 3, 2, 1 i lecimy. Dobra, nie widzimy, co jest u góry, więc sobie dobrze. Dobra, przelecimy sobie od dołu. Nie mamy żadnego zielonego skina. Nie wiem, pierwszy raz mnie to spotyka w sensie takich kontach, więc wow. Mamy tutaj skinkę za czwarty sezon, starter pack, skinek oczywiście za trzeci sezon. Trzeci sezon, mamy tutaj kupionego, mamy tutaj motocyklistkę, mamy tutaj oczywiście też kolejnego starter packa. Zobaczymy, co mamy wyżej. Mamy ostatniego skinka za sezon piąty, więc naprawdę wow, to jest, był ostatni, prawda? Nie mylę się. Tak, dobra, mamy tutaj Twitch Prime, tak jak właśnie mówiłem. I dobra, przechodzimy na górę, nie ma co przedłużać, przechodzimy i zobaczymy. O kurczę, mamy tutaj ostatniego skinka za trzeci sezon, więc naprawdę wow. Nie spodziewał mi się totalnie, mamy jeszcze tutaj Drifta, czyli skinka, no oczywiście za początek, ale no też dość rzadki teraz na tą chwilę. Mamy Omegę, wow, zobaczymy w sumie jak ze stylami Omegi. No nie ma ostatniego stylu, ale wiadomo, nie ma najgorzej, no jest przedostatni styl. No i w sumie naprawdę potężne jest to konto i w sumie, jak sami widzicie, za 5 około złoty udało nam się zrobić takie konto i to naprawdę no jest wow. Jeśli chcecie wygrać, załóżmy takie konto, będziecie chcieli wygrać, zostawcie, nie wiem, 400 lajków pod tym filmem i na następnym filmie rozdam wam takie konto. Będzie to konto full access, wszystkie konta, które właśnie tutaj robię, są full access, w sensie z pełnym dostępem do maila i taki pełny dostęp też do maila dostaniecie, nie będzie to konto krakowane, które możecie, załóżmy, stracić. Więc naprawdę widziałem tutaj, że tak mi się udało tutaj zrobić takie konta i no po prostu mega się cieszę. Jeśli będzie, tak jak mówię, będziecie chcieli wygrać, stawcie łapkę, suba i napiszcie w komentarzu, dlaczego mielibyście akurat wy wygrać i wtedy będziecie mogli wygrać, załóżmy, przykładowo takie konto i macie też do wygrania 1000 fodolców. Ale oczywiście ważnym elementem jest, żeby mnie wspierać w sklepie kodem intensive ety. Tutaj w ogóle nie jest wspierane, bo dopiero co pierwszy raz weszłem, więc dobra, intensive ety, wpisujecie w sklepie i mnie wspieracie. Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo dzięki temu możecie wygrywać konkursy. Więc no, myślę, że tyle z konta. Podobało wam się, mam nadzieję. Pominąłem chyba w ogóle tańce, co? Dobra widzowie, tak w ogóle teraz się skapnąłem, że pominąłem tańce. No ale sami widzicie, no to są naprawdę spoko tańce. Take the L, tutaj najlepszy kumple taniec z trzeciego sezonu i z trzeciego Take the L. Więc tak to wygląda, no nie ma nic bardziej ciekawego. Są tu kupione jakieś tam jeszcze skinki, znaczy tańce, więc myślę, że spoko. I takie konto wam się spodoba, jeśli byście mogli wygrać, załóżmy, jak wbijecie 400 łapek. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli mi taki film się spodobał, stawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz właśnie tak jak mówię, napiszcie komentarz. Już nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego. Siemanko!